Strachy na lachy. Dawno, dawno temu, może 100 lat albo i więcej, w każdej kliszczackiej wsi opowiadano o strachach, duchach i demonach. A już najchętniej w jesienne i zimowe wieczory, kiedy gromadzono się przy rozgrzanym piecu na skubaniu pierza. Wtedy w migotającym płomieniu świecy świat fantazji ożywał, mieszając się z rzeczywistością, jak groch z kapustą. Bo trzeba wam wiedzieć, że po nocach harcują różne strachy. Skrzydlate, kudłate i rogate. Zagaiła znienacka gospodyni i przerwała, jakby czekając na zachętę. Opowiadajcie, opowiadajcie, bo przecie nie wszyscy je znają, a żyć trzeba, zachęcały pozostałe kobiety. Ano tak. W leśnych ostępach i na bagniskach, nad źródełkami usadowiły się dusze grzeszników i samobójców oraz duszyczki dzieci zmarłych bez chrztu, które ukazywały się zwykle pod postacią malutkich gąsek lub na biało ubranych dzieciątek. Po tym wstępie blady strach padł na zebranych taki, że słychać było chrapanie dziadka na zapiecku. Kobieta zadowolona z efektu prawiła dalej. Pod słońcem istnieją również mary nieczyste, które są niewidzialne. A skąd wiecie, że są, skoro ich nie widać? Zapytała krytycznie jedna z dziewczyn. A widzisz, mądrala się znalazła, odparowała natychmiast gaździna. A skrzypy butów w trawie, a stękanie nad wodą, a chrząkanie na strychu, a krakanie w studni, a mlaskanie w leszczynie. Wszyscy je słyszeli? Spojrzała po zebranych, którzy w milczeniu tylko głowami kiwali na znak aprobaty. To nic nie znaczy? Dokończyła triumfalnie. Dobrze gada, odezwały się słowa pochwały dla jej wielkiej i powszechnie znanej mądrości. Matko Krzesno, odezwał się nagle piskliwy głos z komory. Jaguś, co tam znowu, nie śpisz? Tam, zaraz znowu śpię. Przepowiadam sobie, ino żem zrobiła przerwę, bo tak ciekawie opowiadacie. No to mów, czego ci trza? Przyszłabym do was posłuchać, co i jak, błagalnie prosiła dziewczyna. Znalazła się ciekawska. Brzuch pod nosem, a głupiutkie to aż strach. Uczyć się nie chce, tylko patrzy figlować, a swawolić. Zaraz cię przepytam, jak przy nadziei masz się zachowywać, byś nieszczęścia na świat nie sprowadziła. Po tych słowach Jagusia już bez dodatkowej zachęty, zadowolona, że wszyscy oczy zwrócili na nią, terkotała wszem i wobec znane prawdy jak katechizm. Po pierwsze, brzebienna nie powinna patrzeć na zmarłego, gdyż dziecko będzie blade i chorowite. Po drugie, na widok ognia nie dotykać twarzy, aby dziecko w tym miejscu nie miało czerwonego płomyka, czyli znamienia. To samo tyczy zwierzęcia, na przykład myszy. Po trzecie, nie przechodzić między dwoma chłopami stojącymi w progu domostwa, aby dziecku nie rozdzielały się w dwóch miejscach włosy. Po czwarte, nie siadać na progu domostwa czy zimnym kamieniu, aby mieć lekki poród. Po piąte, nie przechodzić pod lejcami przy wsiadaniu na wóz, żeby dziecku nie owinęła się pępowina wokół szyi. Przerwała w tym momencie, jakby się namyślała. W izbie natomiast rozległ się pomruk uznania dla rezolutnej dziewczyny. A co po porodzie? Zapytała. Po porodzie krowa bodzie. Widzicie, jaka ciekawska. Do spania! Ucięła rozmowę gospodyni. I wróciła do przerwanej opowieści. Nikt z zebranych nie mógł się jej przeciwstawić, znając jej siłę i wiedzę tajemną. Była wszak pierwsza do odczyniania uroków we wsi.
O czym to ja mówiłam? Zapytała i nie czekając na odpowiedź, już objaśniała dalej. Ludziom duchy te nie za bardzo szkodziły. Po prostu ukazywały się jak najczęściej w miejscach swej tragicznej śmierci lub tam, gdzie były pochowane w nieświęconej ziemi. Kumo, a można się jakoś przed nimi bronić? Przerwała jedna z bardziej strachliwych kobiet, odkładając chustę z gęsim pierzem na ziemię. Można, można. Wystarczy przeżegnać zjawę Krzyżem Świętym lub zmówić modlitwę. A w przypadku spotkania z niechrzczeńcem, wymówić formułę. Jakiś pan niech będzie Adam, jakaś dziewka niech będzie Ewka. Ja cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po tych słowach cisza w izbie zaległa grobowa, a gęsia skórka była nie tylko na nieszczęsnych, nagich ptakach. Na tym łespadole są także planetniki, topielce, diabły, boginki i z nimi sprawa wygląda nie najlepiej, ale nie beznadziejnie, zakończyła optymistycznie swą opowieść gospodyni. Tego wieczoru każda z kobiet wracała do domu z duszą na ramieniu, spotykając po drodze różne strachy. Skrzydlate, kudłate i rogate, ale to już inna historia. Kradzione nie tuczy. Obudził ich gryzący dym, który rozchodził się po całej izbie i wędrował leniwie na strych przez otwór zrobiony w powale. Spaleniska żarzącego się na nowo uklepanej polepie rozchodził się ostry, drażniący podniebienie zapach zbożowych placków z domieszką kory dębowej, przy smaku głodujących. Ze stajni zaś, bezpośrednio za sienią, snuło się jednostajne muczenie krasuli. Najstarszy z synów ubogiej wdowy, Jasiek, otworzył oczy i zobaczył kontury maleńkiego okna na tle mrocznej ściany, zasłanej do połowy świętymi obrazami z pobliskiej Kalwarii. Świtało. Czas wstawać. Nie ociągając się dłużej, zerwał się z posłania. Długą lnianą koszulę, którą miał na sobie, włożył w portki z grubego płótna, a że był to koniec jesieni, na gołe stopy nałożył skórzane kierpce. Co robisz? Odezwał się zaspany głos spod baranicy. Zakładam kierpce. Lato minęło, nie czas, żebym boso po lesie chodził. A butów nie mam, bo mnie dziedzic. Odparł niespiesznie. Ano prawda, stwierdził chłopak, który wygramolił się z legowiska i zaczął się także przygotowywać do wyjścia. Chłopcy w biegu zjedli wystygłe już placki i nie żegnając się z matką, która doiła krowę, ruszyli w stronę pobliskiej łędowni. Bezszelestnie minęli Gajówkę, dziedzica Targowskiego, na roli u dziury i skierowali się w stronę pańskiego lasu do Golca. Po chwili byli już poza wsią. Od strony roli Chobotowej dochodziło ich tylko dalekie ujadanie psów. Czuli, jak w skroniach mocniej bije krew. Byli młodzi, silni i pewni swego, dzierżąc za pasem żelazne siekiery. Byli wolni jak harnaś na grani, a świat należał do nich i nawet pańskie buki. Szli równym, rytmicznym krokiem, zatopieni w swoich myślach. Lubili chłopskim zwyczajem wyjść w las, w zagajnik, by upolować szaraka. Wprawdzie prawo polowania było zarezerwowane dla panów, ale kto by się tym przejmował? Las był ich bratem i dobrodziejem. Po wykopaniu ziemniaków we wsi trzeba było jeszcze pościeli uzbierać po lasach pod bydło na zimę. Zbierali zatem cetynę i krzesali gałązki hojny po świerkach.
Po przywiezieniu ku chatom trzeba było krzesać gałązki krzesakiem, a potem ciupać siekierką na klocki, żeby była pocięta na drobno, tak aby można było podścielić pod bydło. A kto nie miał swojego lasu na tyle, żeby zbierać ściele, to musiał zarobić w pańskim lesie na ugrabienie liści bukowych. Te liście przeważnie nosili na plecach, na brzemionach. Nawóz to był marny na pole, ale lubili tę pracę. Szli tam, gdzie rosło największe ze wszystkich drzew. Niekoronowany władca Golca. Wiekowy Bóg. Już z daleka połyskiwał ciemnym srebrem, potężny, gładki pień. Wystrzelał w górę wysoko jak wieża i rozpościerał grube konary nakryte cienistą kopułą liści, w której rozsiadły się wygodnie, niewidoczne dla ludzkich oczu, karłowate cienie. Odpoczywały po znojnej nocy, kiedy to targowały się przy umierającym o jego duszę, a w drodze powrotnej popsuły krowom mleko. Teraz zaś rozgrywki truły pszczoły, dostarczając wosku na kościelne gromnice. Młodzieńcy dotarli wreszcie na miejsce i od razu zabrali się do działania. Po kilku uderzeniach siekiery zgrzali się jednak tak, że zrobione z owczej wełny baje odrzucili na bok, dalej bijąc mocno w twardy pień bukowy. Drzewo było jednak jak z kamienia i nie ustępowało podmiarowymi uderzeniami stalowych ostrzy. Z czasem tak zapamiętali się w robocie, że nie zauważyli dwóch małych istot, które najpierw zaczęły się kręcić wokół nich, a potem nawet pomagać. To usłużenie jeden z nich podał kamień do zaostrzenia stępionej siekiery, drugi zaś nad podziw zręcznie podtrzymał zwisający konar pobliskiego drzewa. Mijały minuty i kwadranse, robota pomimo nadludzkich wysiłków nie szła naprzód tak, że chłopcy nie usłyszeli nawet sygnaturki w parafialnym łętowskim kościele, która przywoływała wiernych na niedzielną sumę. Po pewnym czasie zwrócili jednak baczniejszą uwagę na swych nowych kompanów, odzianych według niemieckiej mody. Na grzbiecie mieli czerwone kubraki, a nogi przykrywały przykrótkie spodnie na skórzanych szelkach. Jeden z nich był kulawy, z ledwie dostrzegalnym kopytem, drugi zaś dziwnie ustawiał się do nich bokiem, aby ukryć kudłaty ogon. Obaj zaś mieli w niedbałej fryzurze starannie ukryte rogi. Bracia spojrzeli po sobie i bez słowa, co sił w nogach, rzucili się do ucieczki, a za nimi tylko leśne echo powtarzało: kto na sumie Buka kradnie, ten już dawno w piekle na dnie. Do dziś jeszcze w Golcu można przy odrobinie szczęścia zobaczyć wielkiego Buka ze śladami żelaznych siekier. Zważyć jednak należy na przygodnych i usłużnych, nieznajomych, dziwnie ubranych. Więcierska boginka. Dawno, dawno temu, gdy Więcierża była jeszcze samodzielnym sołectwem, a we wsi stał folwark z modrzewiowym dworem pośrodku, wtedy to właśnie lasy, pola, zagajniki, rozpadliny skalne, potoki i stawy pełne były różnorakiego stworzenia. Oprócz ludzi i zwierząt żyły na tym łespadole zmory, topielce, strachy, boginki, południce, planetnicy, strzygonie, mamuny, diabły i inna śkaradna gadzina. Zwykły człowiek czuł przed nimi ogromny respekt i ciągle zabezpieczał się przed ich złymi mocami. Oj, ciężkie było życie zwykłego zjadacza chleba. Ksiądz dobrodziej ogniem piekielnym z ambony straszył, karbowy we dworze kijem kości porachował,
Zazdrosna sąsiadka urok rzuciła i kury nieść przestały. A na domiar złego zgrzędliwa gaździna o byle co kołki na głowie mężowi ciosała. A tu jeszcze złe siły zza węgła wyglądały, czyhając na biednego człowieka. Brrr! Strach się bać! Na szczęście dla grzesznego rodzaju ludzkiego nie wszystkie stworzenia kliszczackie były źle nastawione do ludzi. Byli planetnicy, czyli duchy władające chmurami, nie do końca wrogie. Byli domownicy, czuwający nad rodziną. Były i boginki, czyli duchy grzesznych kobiet zmarłych bez namaszczenia, często widywane na więcierży, szczególnie na roli knapowej, pod ławą, na rzece. Każdy bał się do nich podejść i tylko spoglądał z daleka, jak to światełka po wodzie błyskały. Niektórzy słyszeli zaś po nocach głuche uderzenia i zarzekali się na mój dusiu, że to boginki drewnianymi kijankami płótno w rzece prały. Ostrożności nigdy nie za wiele, tym bardziej, że boginki chodziły po wsiach i jak zobaczyły niemowlę bez opieki, to błyskawicznie je zabierały, podmieniając za swoje, ciągle rozwrzeszczane i śkaradne jak matka. Dlatego żadna położnica z więcierży przed upływem 2 tygodni od urodzenia dziecka za żadne skarby świata nie wywiesiła lnianych pieluch przed chatą, aby nie dawać sygnałów chytrej bogince. W tych dawnych czasach, kiedy fantazja przeplatała się z rzeczywistością, a wszystko mogło się zdarzyć i było prawdziwe, na roli dziubra z górny w więcierży mieszkała doświadczona akuszerka. Z godnym podziwu uporem sprowadziła swego czasu chmarę rozwrzeszczanych, różowiutkich kliszczaków na ten łzawy padł. Gospodarowała sama, na skraju roli, przy samym czarnym potoku. Już kładła się do zasłużonego snu, gdy nagle rozległo się głośne dobijanie do okna. Rozsunęła płócienne zasłony i lodowaty dreszcz przeszył serce niebogi. Jej oczom ukazała się stara kobieta z głową jak cebrzyk, z 3 zębami na krzyż i zwisającymi uszami do ramion. Rozczochrana, z siwymi włosami sięgającymi dużego, obwisłego biustu zwisającego do kolan. Szkarada w żebraczych łachmanach i tylko żółte ślepia ze źrenicami jak u kocura w marcu spoglądały na nią przenikliwie. Istna boginka. Pomóż! 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 Wydobywał się cichy skrzek z sinych ust straszydła. Strach powoli mijał i dzielna akuszerka, która z niejednego pieca chleb jadła, ostrożnie zaczęła rozpytywać boginkę, w czym rzecz. Wiedziała bowiem doskonale, że te nieziemskie stwory często zajadle atakowały, gryzły i drapały, a co bardziej wyrafinowane mogły załaskotać nieszczęśnika na śmierć. Czego chcesz? Niepewnie zapytała. Pomocy! Boginka rodzi i potrzebuje twojej pomocy! Pomocy! Wycharczał wodny stwór. Dzielna kobieta nie zastanawiała się dłużej, niż było potrzeba. Nowe stworzenie Boże nie prosiło się przecież na ten świat, a ona może zrobić dobry uczynek. Otworzyła drzwi i poszła w ciemną noc z dobrym słowem boginki, że nie spadnie jej nawet włos z głowy. Każda matka bowiem zrobi wiele dla swojego dziecka, nawet paskudnego. Bardzo wiele. Dobra kobieta obudziła się rano w swoim łóżku i tylko pamiętała dziwny sen, jak to boginka wiodła ją w stronę głębokiej rzeki, a ona, bezwolnie jak po makowej zupie, podążała za nią. Nagle zagarnęła ją w swe zimne ramiona rzeka, a po drugiej stronie tafli wodnej zobaczyła zwykłą chatę, w której leżała kobieta w ciąży. Poród z małymi komplikacjami przebiegał spokojnie. Urodziła się ładna dziewczynka o bladej cerze, ponad miarę tylko rozwrzeszczana. Czy to sen, czy zjawa? Nic nie pamiętała i nagle na stole zauważyła 5 złotych monet w kałuży
źródlanej wody. Kościółek w Krzeczowie. Łętownia to stara dziedzina, orle gniazdo średniowiecznego osadnictwa, które w 1365 roku stało się z nadania Kazimierza Wielkiego, króla Polski, domem wolnych łowców, pasterzy i drwali karczujących beskidzkie lasy. Łętownia to również surowa, ale i kochająca matka, która przez kilkaset lat gromadziła w kościele parafialnym swoje dzieci z okolicznych wsi i miasteczek. Dość przypomnieć, że do połowy XIX wieku w Jordanowie był jej kościół filiarny. Natomiast Tokarnia czy Skomielna Czarna musiały czekać na odłączenie od łętowskiej macierzy i własne parafie do połowy XX wieku. Różnie toczyła się historia sąsiednich kliszczackich wsi oraz parafii, które czasami rodziły się w bólach z powodu nadmiernej pazerności łętowskiego plebana. Były jednak i budujące przykłady pomocy, a nawet wielkoduszności. Kościółek pod wezwaniem świętego Wojciecha w Krzeczowie, pochodzący z końca XV wieku i należący pierwotnie do parafii w Łętowni, ufundował Spytko Jordan Melsztyński w związku ze staraniami o ustanowienie nowej parafii. Służył wiernie blisko 300 lat, posadowiony obok dawnego dworu, w miejscu, gdzie obecnie znajdują się zabytkowe dęby. Jednak, jak to w życiu bywa, stałe są tylko zmiany. I w 1760 roku został ufundowany nowy kościół przez Barbarę Lisicką, żonę Jana, sołtysa Łętowni, który wraz z synem Mikołajem swawolił ze słynnymi XVIII-wiecznymi beskidzkimi zbójami, Józefem Baczyńskim i Antonim Złotkowskim. Dlatego budowa nowego kościoła mogła być formą przebłagania Boga za grzechy męża i syna. Cóż było jednak począć ze starym i już za małym na potrzeby ogromnej wsi kościółkiem? Jak zwykle w trudnych sytuacjach pomógł przypadek, czyli inteligencja nadprzyrodzona. Do przedstawicieli łętowskiej parafii zgłosiły się dwie pobożne siostry, Jadwiga i Małgorzata z pobliskiego Krzeczowa. Były to ubogie szwaczki z roli marszałkowej. Pokłoniły się nisko i tak rzekły: nasze modlitwy zostały wysłuchane. Nadarza się okazja, aby wreszcie spełniły się nasze marzenia. Chcemy kupić stary kościółek i... Jeszcze nie skończyły przemowy, a już wprawiły w osłupienie łętowską starszyznę. Jak to kupić? Kupicie i co dalej? A pieniądze macie? Przekrzykiwali się nawzajem zgromadzeni gospodarze. Mamy, z niezmąconym spokojem odparły niewiasty i wysupłały z zapazuchy lniane zawiniątko, w którym znajdowało się kilkadziesiąt miedziaków. Wywołało to ogólne poruszenie i rozbawienie. Była to bowiem suma, za którą można było co najwyżej upić się solidnie w karczmie u łętowskiego Żyda. – Co to jest? – zapytał sołtys. – Pieniądze. Oszczędności naszego życia. Nic więcej nie mamy – smutno odpowiedziała jedna z sióstr. – Zgoda, ale pod jednym warunkiem. Kościół musi zostać przeniesiony w jeden dzień. W przeciwnym razie nici z zakładu, a pieniądze wam przepadną. Z rozbawieniem odrzekł chciwy sołtys, bowiem wiedział, że kobiety porwały się na rzecz niemożliwą, a nadarza się okazja łatwego zarobku. Zdesperowane kobiety spojrzały na siebie i pokiwały głowami na znak zgody, nie wiedząc do końca, na co się porwały. Minął dzień, minął tydzień,
minął miesiąc i okazało się, że wiara nie tylko góry przenosi, ale i kościoły. Pomimo braku dróg i mostów, zwierząt pociągowych, stromych pagórków i głębokich rozpadlin z rwącymi potokami, kościółek przy zaangażowaniu wszystkich krzeczowian został przetransportowany w ciągu jednego dnia. Motywacja była podwójna, bowiem lud kliszczacki raczej do grzeszących myślą i czynem nie należy, aczkolwiek wielce jest bogobojny. Natomiast ówczesny biskup krakowski Ignacy Sołtyk, dowiedziawszy się o zakładzie, raczył pomóc pobożnym niewiastom i uchylił na chwilę bramy nieba. Ni mniej, ni więcej, tylko ogłosił, że za okazaną pomoc przy transporcie kościółka udziela odpustu zupełnego. Zatem kto żyw ruszył szturmem na Łętownię, aby dostąpić bram niebieskich. Przenosiny się powiodły. Ale montaż świątyni trwał jednak aż do 1765 roku. Do naszych czasów udało się zachować pierwotną konstrukcję i wystrój świątyni, która w 1969 roku została wpisana do rejestru zabytków. Kościółek pod wezwaniem świętego Wojciecha w Krzeczowie stał się natomiast z biegiem lat niezwykłą inspiracją dla tworzenia nowych dzieł o znaczeniu symbolicznym i religijnym.